tvpodkarpacie.pl. Na terenie zagórskiej gminy nocną i świąteczną opiekę medyczną od 2011 roku świadczy Leski Szpital. Wielu mieszkańcom gminy ten stan rzeczy nie odpowiadał. Początek roku jest okresem zawierania umów na świadczenie usług tego typu. W lutym został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie i tak jak przez ostatnie 2 lata, tak przez najbliższe 3 lata opiekę nocną i opiekę świąteczną będzie pełnił szpital w Lesku i Izba Przyjęć w Lesku. Jest to w dużej mierze wynik zastałej sytuacji z 2011 roku. Kiedy? W bardzo krótkim okresie czasu trzeba było podjąć decyzję, czy mieszkańcy naszej gminy zostaną przyporządkowani do szpitala w Lesku, czy do szpitala w Sanoku. I wtedy nasza przychodnia zwróciła się z prośbą do Sanoka o przejęcie naszych pacjentów. Niestety odpowiedź była negatywna i wtedy pozostała nam tylko i wyłącznie możliwość o ubieganie się o pomoc w Lesku. I Leski Szpital przyjął pacjentów z Zagórza i ta współpraca zdaniem dyrektora zagórskiej placówki układa się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o obsługę i opiekę, to szpital w Lesku na pewno jest bardzo dobrym szpitalem i myślę, że tutaj nikt złego słowa dotąd nie może powiedzieć na ten temat. Kwestia nocnej i świątecznej opieki medycznej to nie jedyny problem zagórskiej służby zdrowia. Wiele zastrzeżeń mieszkańców dotyczy faktu, że dość często zdarza się, iż zdrowe dzieci do lekarza rodzinnego przyjmowane są wraz z chorymi, niejednokrotnie mijając się w korytarzu. Sprawa rozwiązana jest w ten sposób, że dzieci zdrowe, dzieci do szczepienia są przyjmowane w określonych godzinach. Tak samo wyznaczone są godziny przyjmowania dzieci chorych. I tak naprawdę nie powinny się te dwie grupy ze sobą łączyć. Jednak czasem zdarza się, że w czasie szczepień przychodzą matki z chorymi dziećmi, którym trudno odmówić pomocy. I tylko w tych sytuacjach pojawia się ten problem, że dzieci chore mogą spotkać się z dziećmi zdrowymi. Jednak takie sytuacje się zdarzają i z pewnością nie są one komfortowe dla rodziców. Fakt faktem, że ośrodek w Zagórzu do największych nie należy. To pozostaje wierzyć, że zaistniała sytuacja szybko się poprawi. tvpodkarpacie.pl